Cześć ludzie kochane, wszyscy wiedzą, jakie u nas nawałnice porobiły szkody. Zniszczonych jest setki hektarów lasów, pól na wsiach. I ludzie pomagają się, przynajmniej ci miejscowi, mieszczuchy, że tak powiem. Straż pożarna przyjeżdżają, pomagają usunąć szkody. Rolnik sam nie da rady na przykład, bo tak jak na wioskach, oglądam w wiadomościach, wszystko poniszczone, i domy mieszkalne, i obory stodoły, a mimo wszystko oni rano do obory przy trzodzie porządki robią i karmią, później w pole żniwa i dbają o to, żebyśmy my, mieszczuchy, mieli co jeść. Bo jak żeby inaczej? Pewnie, że można importować zboża i mięso. Ale co z tego? Jak to jest i bardzo drogie i pewnie trzeba byłoby podpisać umowę na kilka lat, że im będziemy importować. A po co taką? Może w przyszłym roku będzie ok. Naszego będzie bardzo dużo. I też pokazują wolontariuszy, młodzi ludzie z miasta, przyjeżdżają na wioski, pomagają robić porządki, chociaż obijać tynk z tych murów, z tych cegieł, co się mury poprzewracały. Tam całe budownictwa poszły. I to wszystko, to co się ludzie nadźwigają, to tylko wie ten, co ogląda to w wiadomościach. I co oczywiście na wiosce mieszka i robi taki wolontariusz. Ale się ludziska natyrają i szacun dla rolników, że chcą nas utrzymywać. I właśnie chyba już to mówiłem, i dla mieszczuchów, tych, którzy pomagają. Dobra, ludzie kochani, kochane, uważajcie na siebie, trzymcie się.